Bedeker Wielkopostny. Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt paschalnych. Jeśli myślę o pokorze, to przede wszystkim myślę o świętym Franciszku. On jest dla mnie tym wzorem pokory. Pięknie pisze o nim Chesterton, a dokładnie opisuje jego rozmowę z papieżem. Pokora świętego Franciszka Tą pokorę można dostrzec nie w rozmowie z papieżem, ale w rozmowie z trendowatym. I tak powinna wyglądać moja pokora. Łatwo być pokornym wobec przełożonych, wobec arcybiskupa, wobec dyrektora szkoły. Trudniej być pokornym wobec naszych przyjaciół, codziennych spotkań z ludźmi. Pokora. Y, mamy to do siebie, że porównujemy y, siebie z innymi, y, a powinniśmy porównywać y, siebie tak naprawdę z sobą, y, z tym, jaki ja byłem rok temu, dwa lata temu, y, pięć lat temu. Y, y, pokora to jest tak naprawdę akceptacja siebie. Według mnie y, akceptuję to, co dostałem od Boga. Y, to, że potrafię grać w piłkę y, i nie potrafię śpiewać, I ja to akceptuję i tym się cieszę. Y, ale tak naprawdę tą lekcją pokory y, jest codzienna Eucharystia. Y, kiedy w niej uczestniczę i wypowiadam słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, y, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiona dusza moja. Y, I to jedno słowo uczy mnie pokory y, wobec y, tego ogromu miłosierdzia. Jaki Bóg daje nam każdego dnia w naszym całym życiu, tak naprawdę. I na ten czas Wielkiego Postu uczmy się po prostu pokory przez uczestnictwo w Mszy Świętej. Bedecker, Wielkopostny. Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt Paschalnych.